świadkowie. Chwilę później nastąpiły trzy wybuchy. Eksplozja była potężna, miała zasięg kilkuset metrów. Uszkodziła nie tylko tory kolejowe, ale i stojące w pobliżu budynki mieszkalne. Dwa z nich runęły i spłonęły, kilka innych zostało poważnie uszkodzonych. Na miejscu zginęło co najmniej kilkanaście osób, 40 przebywa w szpitalu. Nie udało się jeszcze ustalić tożsamości wszystkich ofiar, bo w wyniku eksplozji wiele ciał zostało zniekształconych. To oznacza, że proces identyfikacji będzie długi i skomplikowany.